i w niedzielę. Proszę, ja go zabiję w ogóle, ty! Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek z Fortnite na tym kanale. I moi drodzy, rzecz jasna, przychodzimy sobie od razu do, można powiedzieć, akcji. Lecimy sobie gdzieś tam, zaznaczam sobie jakieś totalnie znane miejsce, w którym miałem lecieć, że powiem. Przed sekundą nagrywałem, ale mi nie wyszło, przepraszam. Dobra, tyle jeżeli chodzi, można powiedzieć, o moją małą frustrację. Przepraszam, już się wyżyłem, tylko pragnę przynajmniej, jeżeli odcinek wam się spodobał, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Dajcie znać w komentarzach, czy kurczę wele wam się to podoba, czy albo nie. Nie wiem, a jeżeli chcielibyście przy okazji, nie wiem, jeszcze bardziej się przyczynić do jakiegokolwiek rozwoju tej serii, to możecie napisać jakby, no nie wiem, powiedzmy jakieś tipy, protipy, być może. Oczywiście, jeżeli ktoś jakby gdzieś tam zostawi jakąś taki protip, który serio nie bardzo zaskoczy, albo który sprawi, że serio jakby gameplay mój w tej grze się poprawi, to jak najbardziej zostanie on wyróżniony, w postaci takiej, że po prostu będzie on tutaj w odcinku. I broń Boże, to nie jest teraz jakaś atencyjność, nie chcę broń Boże, żeby ktoś tak to teraz odbierał. Bardziej po prostu chodzi mi o to, żeby tutaj była jakakolwiek taka fajna interakcja między nami po prostu zachowana. Jako twórca, widz, odbiorca. Twórca, przepraszam. A właściwie ja też jestem widzem, także też mogę się śmiało nazwać jak najbardziej widzem. Znaczy, przede wszystkim myślę, że jestem widzem, jakby uczę się od tego, jak to powinno i tak dalej wyglądać. To sobie wyrzućmy, ponieważ ja wolę tak i tak. Także kwestie z tego typu. Ja oczywiście myślę, że jeżeli chodzi, i tak oczywiście pragnę przypomnieć, że jeżeli nie oglądaliście tego przypadkiem filmu, a na przykład zajrzeliście tutaj na ten kanał, a jeszcze na przykład nie subskrybujecie, to zapraszam do tego, żebyście to zrobili, bo naprawdę czasami mi się uda zrobić jakiś tam film, wiecie o co chodzi, nie? W każdym razie, rzecz jasna, oczywiście byłbym bardzo wam wdzięczny, oczywiście też dzwoneczek i te inne takie duperele, które oczywiście sprawiają, że dostaniecie ten film w waszych, można powiedzieć, właśnie subboxach, bo oczywiście YouTube robi teraz nam bubu, jeżeli chodzi o twórców i jakby nie wyświetla wam, nie wyświetlają nam się filmy wam, naszym odbiorcom, także no nie jest to... Jezus, nie jest to zbyt fajne, można powiedzieć, także, no ale cóż, co zrobisz, to jest jakby YouTube, to trzeba tylko zaakceptować i po prostu starać się, żeby cokolwiek z tego nie wyszło. A tymczasem, moi drodzy, przechodzimy sobie jeszcze do gry. Jak już mówię, ja przede wszystkim gram w Fortnite'a, można powiedzieć, na zasadzie, ja przede wszystkim gram na Fortnite'a na zasadzie rozróżnienia fajnej giereczki, jak już tylko powiedziałem, jeżeli chcecie znać takie konkretne moje zdania na ten temat, bo oczywiście jakby odpowiedziałem na nie, bo... Tak, odpowiedziałem oczywiście bardzo konkretnie, przepraszam bardzo, to moje zapowiedzenie małe, bardzo konkretnie na to pytanie już w odcinku, w którym poświęciłem takim mini vlogowi, w którym dokładnie odpowiedziałem wam, co lubię obiektywnie, subiektywnie i tak dalej, jak moim zdaniem to powinno wyglądać albo nie wyglądać. I oczywiście zapraszam was do tego, oczywiście film na kanale nazywał się PUBG czy Fortnite, albo Fortnite czy PUBG. W każdym razie na pewno gdzieś tam w karcie zawsze z tymi poleconymi filmami, gdzieś tu, czekajcie, to gdzieś tam, gdzieś tam znajduje się właśnie moje zdanie na ten temat. Zawsze staram się gdzieś tam to zawierać, żeby właśnie ludzie to mieli gdzieś tam zawsze na uwadze. I jeszcze na dodatek, rzecz jasna, zawsze w opisie tego filmu jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego to jest tak, a nie inaczej z tym u mnie, z tym Fortnite'em. I co, jakby za co przede wszystkim, czym dla mnie jest Fortnite, czym dla mnie jest PUBG i tak dalej. Ale jak mówię, to ja się już na ten temat już nie będę wypowiadał, czy się powtarzę, ponieważ ja no nie chcę tego sobie po prostu już tutaj zabierać na to czasu. Specjalnie nagrałem taki specjalny odcinek, a ja teraz o tym powtarzam, tracę już czas, mówię o tym już przez 5 minut, także świetnie. I tak, oczywiście osoby, które są co bardziej jakby gdzieś tam zaznajomione z moim kanałem, prawda, mogą zauważyć, że na niektórych filmach w tym tygodniu będę występował w jednym i tym samym, podko i szurku. Z uwagi na
to, że po prostu nagrywam to jakby naraz, ponieważ to, kiedy wy to oglądacie, to jest wtorek, czyli to jest dzień wcześniej, ponieważ ja chcę nagrać jakby na ten tydzień wszystko już gdzieś na początku tygodnia, gdyż ponieważ jest jakby wolne i staram się rzecz jasna. Staram się rzecz jasna to i tak ogarnąć, żeby wszystko było ładnie jakby zrobione już jakby na zapas, żebyście wy mieli co oglądać, a prawda, żebym ja też mógł tutaj prawda zrobić to, co zawsze miałem robić, a takie moje postanowienie, oczywiście też, żeby codziennie ten film o godzinie 16 od poniedziałku do piątku i w niedzielę. Proszę, ja go zabiję w ogóle, ty! Co tu się stało? Jeszcze tego nie zmieniłem jeszcze w ogóle. Co jest najlepsze, że... A... nie mam słów. Także tak, kończę tylko moją wypowiedź. Oczywiście w weekend, czyli soboty i niedzielę o godzinie 10 i mniej więcej właśnie o godzinie 16 od poniedziałku do piątku. Tak to wygląda. Tak to zazwyczaj sobie właśnie robię. Ten gość był raczej kiepskim graczem, ponieważ myślę, że gdyby chciał, to mógłbym je zrobić tak, jakby sobie tylko tego życzył. No cóż, jakby jego niefortunia w ogóle na nie przez to, że skoczyłem mu po głowie. To jest w ogóle super, uwielbiam. Także tak, także kwestia jest tego. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie potrzebne wam oczywiście rzeczy. Mam nadzieję, że rozumiemy się dobrze. Także jak już mówiłem, chciałem sobie to nagrać już jakby gdzieś tam na zapas, bo zależy mi na tym, żeby właśnie ta regularność na tym kanale była. I no mówię, ja będę to robił, póki oczywiście starczy mi sił. Póki oczywiście starczy mi na to oczywiście czasu i kiedy mam czas, to po prostu to robię i nie szkoda jakby udawać, że tego czasu się nie ma, bo jak najbardziej się ma, a poza tym jeżeli coś się chce w życiu osiągnąć, to trzeba się czemuś w życiu poświęcić, prawda? Prawda. Także tak, przepraszam za te moje moralizatorskie mowy dzisiaj, ale jakoś tak mi wzięło. Przepraszam. No niestety. Także no tak to już ze mną bywa. Ja to jestem, mówię czasami taki, że mówię czasami dużo, mało robię, znaczy albo odwrotnie właśnie. Czasami różnie to ze mną bywa. Czyżby chciał tej dwie? A nie. Okej, mogę mieć 15, super. Także tak to właśnie mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Także przypomniałem wam w przeciągu, mówię, 8 minut wszystkie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o mój, powiedzmy, kanał. Mam nadzieję, że jak najbardziejśmy się zrozumieli. I mam nadzieję, że... A co tutaj jakieś, kurde, bela miejsce do niecnych rzeczy robienia? Ja tu trzeba to zniszczyć, to nasienie zła i szatana. Okej. Okay. NIE! Sus Maria! Ależbym to... Nie komentujcie tego, dobra, ponieważ ja... Moglibyście, powiem tak, moglibyście mnie zlinczować w PUBG-u, bo w PUBG-u to ja rozumiem, ale... OOOH! Okej, okay, myślałem już, że będzie gorzej, ale mamy M-kę na całe szczęście, także ja jestem zadowolony. O! A, bo mnie tu jeszcze nie było, okej. Okay. Także, mówię tak, PUBG moglibyśmy je zlinczować, bo faktycznie gdzieś tam jakby sam od siebie przede wszystkim staram się wymagać od siebie i nie zawsze mi to wychodzi, te wymagania od rzeczy i tak dalej. Ale mimo wszystko staram się uczyć, prawda? Natomiast Fortnite jest taką, jak już powiedziałem, bardzo dużo i często i będę to powtarzał zawsze, to jest dla mnie odskocznie i odskocznią będzie w momencie, w którym PUBG wejdzie na arenę sportową i ja przestanę w tę grać. Obiecuję. Obiecuję po prostu tutaj twórcom, że jeżeli tak zrobią i jakby uprofesjonalnią, to ja będę bojkotował tę grę. Z jednego bardzo prostego powodu. Dla mnie w życiu są pewne takie rzeczy i między innymi na przykład to, że jeżeli jest pewna idea, to ona się nie zmienia bez przyczyny. Powiem tak, PUBG został stworzony z myślą prawie, że na samym początku od razu, żeby wejść w e-sport. Dlatego, że faktycznie rozgrywki e-sportowe, oprócz tego, że dają duże pieniądze, to jest to przede wszystkim, no, i dobra reklama, i dobrze się to ogląda, i wszystko jest po prostu super, tak? Natomiast jeżeli, powiedzmy, chodzi, że o takie może podejście, hej, zróbmy sobie gierkę, bo w sumie to fajnie byłoby sobie ją taką zrobić, na przykład...
Na przykład, no właśnie, chociażby to, że przecież na początku Fortnite został stworzony przecież tylko i wyłącznie do celów jakby for fun i miał taki pozostać, mimo wszystko nie pozostał, dlatego, że twórcy zwęszyli tutaj łatwy zarobek, ponieważ myślę, że spieniężenie gry jak najbardziej jest spoko, natomiast w tym momencie Fortnite myślę, że jeżeli chodzi o pieniądze, to myślę, że nie ma z tym w ogóle problemów. Myślę, że akurat Fortnite na to nie narzeka, bo mają, podejrzewam, i zresztą co widać, jak kto tutaj i jak kto i w ogóle w to gra, w tę grę, jakie znane w sumie osoby grają w to, także to tylko pokazuje to, że po prostu ta gra ma potencjał i ludzie w nią grają i to nie tylko tak tacy gdzieś tam jacyś tacy prości ludzie, w sensie na przykład jak ja czy inne osoby, czy grają w to, nie wiem, no mówię, no dość takie znamienite, można by rzec, znamienitości, znajomości, persony, jak właśnie chociażby, No nie, dlaczego ja tutaj się trafiam? O Jezus, dobra. A, nienawidzę, kurde Bela, no. I'm angry. Angry with that. Za dużo osób nagle się tutaj zabrało. Także tyle, jeżeli chodzi, można powiedzieć, Fortnite'a. Do końca jest tylko, myślę, że absolutnie jakby, no, gra nie powinna wchodzić, jeżeli chodzi... Takie moje osobiste, personalne zdanie nie powinna wchodzić jakby do e-sportu, ale oczywiście mogły się oczywiście ze mną osoby pewnie nie zgadzać, jak najbardziej mam do tego prawo, a ja mam prawo do uważania w swój sposób. Ja bym się bardzo, że trzymajcie się, no i pa, pa!